jest odpowiedź Mosiru na słowa radnego Łukasza Podlewskiego. Jak radomianie przygotowują się do świąt wielkanocnych? Sebastian Brzyski powalczy o tytuł mistrza Strongman U90. W dzisiejszym programie Kontrast Plus telewizji Zebra radny Prawa i Sprawiedliwości Łukasz Podlewski przedstawił dokumenty przesłane przez firmę Maxto, z których wynika, że prezydent Radosław Witkowski 14 lutego dowiedział się o nieprawidłowościach na budowie hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga w Radomiu. Notatka wewnętrzna z dnia 14 lutego. Uczestnicy spotkania: Radosław Witkowski, Konrad Frysztak, Eugeniusz Kaczmarek, Mateusz Tyczyński, Grzegorz Janduła oraz radca prawny Mosiru i 4 reprezentantów firmy Maxto. Dwa zdania. W tym miejscu spotkania wskazano, jakie rozbieżności zostały stwierdzone i jaki wpływ mają na budżet całego projektu. W wyniku inwentaryzacji stwierdzono rozbieżności na kwotę około 15 milionów złotych, o czym powiadomiono wszystkich uczestników spotkania. Z dokumentów wynika, że firma Maxto otrzymała odpowiedź od prezydenta dopiero miesiąc po spotkaniu. O 14 lutego Maxto nie otrzymało odpowiedzi od pana prezydenta. Prezydent w piśmie do firmy Maxto 15 marca stwierdza: zwracam uwagę, że przed otrzymaniem pisma w żadnych okolicznościach i w żadnej formie nie został mi przekazany dokument nazwany raportem z inwentaryzacji. Panie redaktorze, 15 marca prezydent mówi, że nie wie o takim dokumencie, a 14 lutego uczestnicy w spotkaniu. Dla mnie sprawa porażająca. Do słów radnego Prawa i Sprawiedliwości w przesłanym do naszej redakcji komunikacie odniósł się prezes Mosir, Grzegorz Janduła. Wobec informacji dotyczących budowy hali widowiskowo-sportowej i stadionu przy ulicy Struga, które pojawiły się dziś w mediach, informujemy, że na wniosek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu organy ścigania już od stycznia badają, czy mogło dojść do nieprawidłowości przy budowie i w rozliczaniu prac przez wykonawcę. Sprawa jest wielowątkowa. Jesteśmy zainteresowani wyjaśnieniem wszelkich okoliczności związanych z przestrzeganiem procedur przy realizacji inwestycji. Dokumenty, na które powołuje się Łukasz Podlewski, zostały udostępnione w social media na profilu radnego. Okres świąt wielkanocnych to czas bardzo intensywnych przygotowań. Dekoracje, święconka, pichcenie, zakupy, no i porządki. Zapytaliśmy spacerowiczów, jak radzą sobie ze świąteczną krzątaniną i jak wyglądają te ostatnie dni domowej pracy. Jak u mnie wyglądają przygotowania? Robię właśnie dzisiaj zakupy. Kupiłam białą kiełbaskę, kupiłam jajka, kupiłam wędlinkę, ubieram święconki, chodzę do kościoła, poświęcam to wszystko. Tradycyjnie, święta mam u mamy, a w domu no to tak jak u każdego, jakaś sałatka, barszcz, także bez jakichś tam specjalnych kombinacji. Tradycyjnie, a później spacer, jak jest pogoda. No już sobie w miarę prawie wszystko zrobione, jeszcze tylko same końcówki, zakupy. Posprzątane już, w tym roku zrobiłam raczej wcześniej, że posprzątałam, żeby już nie robić sobie bałaganu. No sami tylko jeszcze przygotowanie, gotowanie i pieczenie. Właśnie przyjechałyśmy na zakupy. No zbliżają się ku końcowi. Wszystko zrobione, tylko takie ostatnie jakieś tam kosmetyczne sprawy. Bardzo dużo trzeba mieć zapału i siły do tego wszystkiego. Energii, czasu poświęca. No niby są to 2 dni, ale już przez cały tydzień człowiek chodzi, szuka stroików, jakiś tam wszędzie wszystko pełno. Najważniejsze, żeby się wyciszyć i iść pomodlić się, być w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, sobotę w kościele. Dźwigam, kurczę, za wielbłądka robię. Pełną parą, jak widać, zakupy cały czas, więc cały czas przygotowujemy się. No teraz to już praktycznie na ostatnią chwilę, sprzątanie to już wcześniej było, więc... No przygotowania są w toku, wiadomo, teraz ostatnie zakupy, gotowanie, pieczenie po południu, jutro. Posprzątane już mam wszystko, teraz tylko gotować i świętować w sobotę. Dobrze, już prawie wszystko pokupowane. No i teraz tylko szykowanie. No w tej chwili zrobię zakupy, dopiero zaczynam od jutra. 2 dni. Na bieżąco sprzątam, na bieżąco wszystko robię, zakupy. Także dużo mi nie potrzeba. Obecnie? Brak.
Nie mam po prostu czasu. Sprząta się mieszkanie, robi się zakupy, piecze się ciasta, wszystkie tradycyjne potrawy się przygotowuje. No i się czeka na rodzinę. Zbliżamy się ku końcowi. Jest awans, mamy to. Takimi słowami radomski strongman w social mediach pochwalił się awansem do Mistrzostw Polski Strongman U90. Udało mi się awansować z trzeciego miejsca. No i jedziemy na Mistrzostwa Polski reprezentować Radom. Myślę, będzie dobrze. Eliminacje były bardzo wymagające. Eliminacje były bardzo trudne moim zdaniem, bo akurat spadł śnieg, dodatkowo jeszcze deszcz, 5-6 stopni. Wszystko, zawody się odbywały na trawie, więc było ciężko. No, wszystkie założenia wykonałem perfekt. Przed Sebastianem Brzyskim okres przygotowań. W Kietrzu, gdzie w czerwcu rozgrywane będą mistrzostwa, przed radomskim strongmanem 5 konkurencji i rywalizacja z 9 najsilniejszymi strongmanami z Polski. 5 bardzo konkurencji wymagających. Pierwsza konkurencja to jest ciągnięcie tira na 20 metrów bez użycia liny. Druga konkurencja, tak zwane akcje gryf, czyli to jest gryf taki 5 cm. Zaczynamy od 90 kg, kto najwięcej, czyli 90, 100, co 10 wygra ten, co najwięcej podniesie. Trzecia konkurencja jest też wymagająca, bo tym razem walizki na jedną rękę 125 kg, w drugiej łapce też 125 kg. Na odległość, czyli ktoś upuści, kończy. Jeszcze bardziej wymagające są dwie ostatnie konkurencje. Czwarta konkurencja jeszcze trudniejsza z eliminacji, bo będzie tak zwany JOK, spacer Bushmana, bagatela w naszej kategorii 90 kg, będzie 320 kg, dodatkowo 3 razy obrót oponą 320. Ostatnia konkurencja też jest dosyć taka, można powiedzieć, widowiskowa, tak zwana kula na bark z akcentem 100 kg, 60 sekund. No i to byłoby tyle, 5 konkurencji. Chyba damy radę. Występ radomianina na Mistrzostwach Polski Strongman U90 9 czerwca w Kietrzu. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałabym polecić Państwu książkę o nas wszystkich. Jestem dzieckiem książek. Właściwie ten tytuł mógłby brzmieć Jesteśmy dziećmi książek, bo my wszyscy jesteśmy dziećmi tych książek, które czytaliśmy w dzieciństwie i które w dzieciństwie nas ukształtowały. Może nawet nie jesteśmy tego do końca świadomi, ale tak właśnie jest z naszymi lekturami z dzieciństwa. I ta książka co prawda ma tutaj zamek, ale my ją zaraz otworzymy i myślę, że czytelnicy tak naprawdę nie będą mieli problemu ze znalezieniem odpowiedniego kluczyka. Otóż proszę zobaczyć, co dzieje się już na samej wyklejce. Są tutaj tytuły tych najbardziej znanych, także polskich, chociaż książka nie jest polskiego autora, znanych baśni, bajek i powieści dla dzieci, dla młodzieży. Ale w ogóle książka jest o przyjaźni dwojga dzieci, o takiej przedziwnej przyjaźni, która właściwie nie przedziwnej, chyba jednej z najpiękniejszych, bo jest to przyjaźń w książkach, poprzez książki i ta pozycja jest taką propozycją podróży właśnie po tych naszych tytułach. Podróżujemy razem z dwójką bohaterów i proszę zobaczyć, co się tutaj najlepszego w tej książce dzieje. Otóż podróżujemy nie tylko z nimi, ale dosłownie po swoich ulubionych książkach z dzieciństwa. Popatrzcie Państwo, jak warstwa graficzna została organicznie spleciona z tekstem. Na przykład tu, gdzie zilustrowane są fale i morska podróż, mamy fragmenty Robinsona Crusoe. Tutaj, gdzie fale, gdzie przygoda, mamy Sindbada żeglarza. Oczywiście wszelkie drogi to Alicja w Krainie Czarów i Pogoń za Białym Królikiem. I tak podróżujemy sobie z tymi bohaterami przez nasze ukochane książki z dzieciństwa. Pokażę Państwu jeszcze moją ukochaną ilustrację, mianowicie Las Książek. Nawet gałęzie zrobione są tutaj z fragmentów ulubionych książek z dzieciństwa. Piękna opowieść, w której z całą pewnością zakochają się miłośnicy książek, wierni czytelnicy i ci, którzy bardzo, bardzo tęsknią za książkami z dzieciństwa, ale jest to opowieść,
która fascynuje także tym, że warstwa tekstowa jest, tak jak mówiłam, organicznie spleciona z tekstem i taka metaforyczna podróż, ale dosłowna podróż również po książkach naszego dzieciństwa. Serdecznie zapraszam nie tylko małych, ale też dużych czytelników do tego, żeby do tej książki zajrzeli, bo ten kluczyk jest tak naprawdę w każdym z nas. Polecam. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Wesołych świąt tylko z Leclerc. Babka drożdżowa 1 kg 8,99. Mazurek 1 kg 16,99. Ciasto malinowa chmurka 1 kg 24,99. 20 tygodni szalonych cen na 20-lecie Leclerc w Radomiu. Leclerc. 1% przekazujesz. Terapeutyczne ogrody dzieciom budujesz. Przekaż 1% podatku na fundację Follow Me. KRS 0006-03681. Więcej informacji na www.wspieramzserca.pl. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Prognozę pogody zaprasza fabryka broni Łucznik Radom. W sobotę słonecznie i ciepło. Temperatura wyniesie 19 stopni. Biometr będzie korzystny. W niedzielę synoptycy zapowiadają niewielkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni. Biometr będzie niekorzystny. W poniedziałek nie mamy co liczyć na większe chwile ze słońcem. Nieco chłodniej. Na termometrach 15 stopni. Biometr bez zmian.